Siemanko, wróciłem właśnie z Marszu Równości. Z parady? To jest marsz? Czy parada? Marsz! Marsz Dąbrowski. Wróciłem z marszu w Poznaniu, byłem pierwszy raz na takim czymś i szczerze, całkiem okej. Ile osób do mnie podbiło, żeby mnie przytulić, zrobić sobie fotki, pogadać, to ja nawet nie zliczę. Po jakiejś 20 przestałem liczyć. Bardzo jest to wszystko miłe. Naprawdę jest to wręcz niepokojąco miłe. Pozdrawiam wszystkich, którzy podbili, tych, którzy się bali podbić. Na tego vloga mam przygotowane dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą chcę się pochwalić. I drugą, test salmiaku, czyli słonej lukrecji z Finlandii. Dostałem ją od Mel i jestem strasznie ciekaw. Ja bardzo lubię lukrecję, salmiak też bardzo lubię, ale to, co znajdziemy u nas w sklepach, a to, co kupimy tam, w Finlandii, no to jest zupełnie co innego. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ja bardzo lubię takie dziwne smaki. Kupiłem sobie wapa. Tak, mam etap gimnazjalny aktualnie i szczerze, jest to tak głupia zabawka, której nie mam pojęcia po cholerę mi jest. W szczególności, że ja nie palę papierosów, mam zalany liquid o zerowej nikotynie. Prawdopodobnie będę tylko smakowe niochać. Główne założenie, zająć ręce, czuć słodkie w ryju, bo mam problem straszny z objadaniem się i po prostu muszę mieć coś słodkiego w ryju, a tak to będę sobie po prostu wapować. Trzeciej rzeczy, potrzebowałem nowego materialnego czegoś, co mnie uszczęśliwi. Ciekawa rzecz, spaliłem już jedną grzałkę, przez przypadek kliknąłem klawisz po włączeniu. Nie było to miłe, musiałem już załadować drugą, którą dodali do zestawu. Jeżeli spalę tą przez przypadek, to ja się zesram. Model, który kupiłem, to jest Nautilus GT Kit. Kit! Ale kit! Od Aspire'a. Podobno bardzo fajne, ja się nie znam, ale ja się całkiem cieszę z tego. Jest taki niewyróżniający się. Jest ładny, fajny. Niestety ma wyświetlacz w tą stronę, a nie w tą. Nie ma też liczenia ilości buchów i czegoś tam, ale jest. I jest bardzo wygodny. Tutaj mogę powiedzieć, bardzo fajnie się go trzyma. Kupiłem sobie dwa premiksy, tak na teraz. Zamówię sobie coś niedługo takiego, żebym sam sobie mógł mieszać. To będzie o wiele bardziej ekonomiczniej. Ja sobie mam jakiś etap gimnazjalny. Tutaj wap, tutaj zacząłem słuchać jeszcze jakiegoś starego polskiego punku. Nie wiem, co się dzieje ze mną. To, co mam aktualnie zalane, to jest zielona herbata. Jest całkiem słodka, całkiem okej. Problem zaczyna się z bubblegumem, który ma spieprzony gwint i nie mogę go odkręcić. Będę musiał z kombinerkami biegać, bo nie da się gnoja odkręcić, kurde mać. Wróciłem do sklepu powiedzieć, hej, sprzedaliście mi spieprzone, oddawać hajs albo wymieniać mi, pyk, pyk, pyk. Oni mówią, nie, nie mogę. A ja mówię, okej, rozumiem, ty tylko pracujesz. Nie, ale tak serio, nie wymienili mi tego, nie mogli, jakieś tam zasady. Mi się szczerze nie chciało kłócić, rozumiem wszystko, a ja po prostu pobawię się z kombinerkami. Aktualnie tego premiksa traktuję jak bardzo zaawansowaną kostkę Rubika, której nie potrafię ułożyć. Spróbujmy sobie buchnąć. Jest to spoko, bo jest słodkie. Już, sio, pan dym. W Action kupiłem jeszcze kolorowe tasiemki, które mi się rozsypały po torbie, nie chce mi się tam zaglądać. Foliki A4, koszulki to się chyba nazywa. Kartki na linoryty, wrócą kartki z pszczółkami. Oraz spróbuję zrobić jakieś nowe. Oraz od Victorii X Kotek dostałem ręcznie robione akwarele. Jest to zestaw brandowany moją osobą. Są to kolory, których najczęściej bym używał, albo te, które się kojarzą ze mną, jako tako. Akwarele do zaznaczenia szybkiego cienia, do szybkich szkiców. Wszystkie takie troszeczkę monochromatyczne. Oczywiście zrecenzuję je w zupełnie innym materiale, więc zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić. Ja jestem teraz tak zmęczony, że nie jestem w stanie za nic się zabrać. Ale spróbujemy sobie słonej lukrecji z Finlandii. Dziękuję, Mel. Ja mam strasznie powalony gust językowy, ponieważ nikt nie lubi lukrecji, mi smakuje. To jeszcze jest w cholerę słona lukrecja. Wygląda to tak kompletnie czarny grzdyl. Ludzie zazwyczaj albo to wypluwają, albo żygają, umierają. Zobaczymy, jak ja zareaguję. Dobre! To jest bardzo mocna lukrecja. Jest bardzo słona. Mhm. Takiej mocnej lukrecji to jeszcze w Polsce nie jadłem. A za każdym razem kupuję nowe, żeby sprawdzić, czy są takie, jakie
powinny być. U nas wszystkie w sklepach są takie, czy tak to nazwę, zeuropeizowane. Takie, żeby nikogo nie urazić w jakiejś słodkiej otoczce. Tutaj to jest czysta lukrecja i czysta sól. Jest takim gniotkiem troszeczkę. Mi to smakuje, cholera jasna, nie mam pojęcia, co jest nie tak z moim językiem. Ogórków nie zjem, ale to opierdolę inoros. Zabieram się za montowanie materiału o biurku. Strasznie mi się to biurko podoba, tak szczerze. To jest kawał dobrego produktu. I nie chodzi tutaj o to, że dostałem to biurko i je chwalę. Nie. Jest naprawdę bardzo fajne. Nie jestem osobą, która bierze jakieś rzeczy i kłamie w żywe oczy, że są cudowne pomimo tego, że mi się coś nie podoba. Raczej mam swoją etykę, jeśli chodzi o pokazywanie wam różnych rzeczy. Często na tym tracę, jeśli miałbym myśleć tylko i wyłącznie o pieniądzach. Ale kurde, nie będę robić czegoś wbrew swojemu sumieniu, wbrew swojej woli. Były współprace, które odrzuciłem, teraz żałuję, bo mogłem zrobić coś, co mi się troszeczkę nie podobało i mógłbym sporo zarobić, ale z drugiej strony, jak na to spojrzę, to nie przeżywałem żadnego bólu podczas robienia jakiejś współpracy. Nic nie robiłem wbrew sobie, nadal te wszystkie socjale traktuję jak czystą pasję, jak czyste hobby. Podoba mi się ten stan rzeczy, że nic mnie tutaj nie goni, nic mnie tutaj nie... Odpłynąłem. Odpłynąłem strasznie, sorry. Może nie sorry? Pff, to jest mój vlog, halo. A gdyby tak, czekajcie. Chyba nie wyszło. Mówię wam, etap gimnazjum. Kurwa, jaką czeską saunę tutaj będę mieć. Czy ja coś mogę jeszcze wam powiedzieć? Żebyście się nawadniali, żebyście się trzymali. Trzymajcie się, ramy to się nie posramy. Nie, a tak serio to dzięki wielkie za oglądanie. Dziękuję również wszystkim wspierającym, jeżeli jeszcze nimi nie jesteście i nie wiecie co, zyskują tacy, takie osoby. To zapraszam do linku w opisie, albo kliknąć klawisz wesprzej, wesprzyj, tak się mówi, jest takie słowo? Wsprzyj! Jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się.